Z Ewangelii według świętego Łukasza. Za kogo uważają mnie tłumy, a wy za kogo mnie uważacie? Jezus bardzo wyraźnie przechodzi od takiego poglądu, jakiegoś referendum, kim jest Jezus, a kim nie jest, na doświadczenie bardzo osobiste. Od przekonania tłumów, które czasami jest owczym pędem, do przekonania bardzo prywatnego, ukrytego w sercu uczniów. Bo Jezusa nie interesują poglądy tłumu. Jezusa interesują Twoje myśli. Jezusa interesuje Twoje serce. Do zobaczenia jutro.